W dzisiejszym odcinku losujemy, kim z Gen Z jesteśmy. Ja pierwszy. Mogę ci dać nerkę z żywą szyją. O kurde! Proszę państwa, przez to, że zostały dwie opcje, Hania nie może być Hanią, więc Hania jest świeża. Ale chciałabym być, bo to jest najlepsza opcja. A kolejna, najwyższa osoba jest najniższą osobą. Ej, to jest Bartek Pest! No ładnie, takie. Ja to nie wiem. A poczekaj, się po mnie pierdzi. Zapomniałam zostawić ciuchów w domu Gen Z na odcinek, mimo tego, że był 3 tygodnie temu zaplanowany. Nigdy nie miałam planu tego zrobić. A wiesz co, Bartek, musisz się czepiać mnie za każdym razem? Wiesz co, jak ktoś jest nieogarnięty, to trzeba to wytykać. Pierdu. Lecimy tu! Ja po prostu chcę zarobić na dom, dlatego ja teraz wysyłam poprawki do mojego 58 filmu w tym tygodniu. Nie patrz, ja jestem mega szeroki. No tak, ja mam prośbę, wiem, że w dzisiejszym odcinku nie ma nic do wygrania, ale błagam, po prostu oni mnie zabiją, jak tego nie zrobię. Czy może być w tym odcinku wygrana 500 tysięcy złotych? Tak. Tak! Ej, chodźcie. Mimo, że w tym odcinku nie ma żadnej wygranej, to Natalka się zgodziła na 500 000 wygranej. W tym odcinku załatwiłem, idę robić dalej krok. Natalka jest w ogóle w domu? Tak. Dobra. W przeciwieństwie do mnie, bo już mnie nie będzie. Ej, ty musisz mówić tak, mordzia! Coś tam mordzia! Tyle chodziłem, że już powoli mam dość! A Hania, co piąty fit już przymierza? Nie, ja się umrę. Powoli mam dość! Co? Nati, co ty, content? Content Nati! Content? Dobry, dawaj dmucharek. Co? A wiesz co, jest taki problem, że ja naprawdę nie mam nic do jedzenia, a jak będziesz sobie zamawiała jedzenie, to będziesz też mi, a ja cię oddam. Ja mówię, żebyś ty pukała, jak wchodzisz do mojego pokoju. Pukała? Pukała. Czekaj, dymy mi spadają spodnie, bo ja w ogóle nie mam nic czystego, bo Maja znowu mi nie zrobiła prania. Ta koszulka wylądowała w Toy Toy. Pamiętacie ten odcinek? Pamiętacie? Sprawdzajcie, koniecznie wbijajcie na odcinek Toy Toye. Czekajcie, bo kury dzwoni. Ej, kochani, bo ja muszę lecieć na próbę Trzech Króli, dobra? Nie no, priorytet oczywiście Bartek, nie szanuje widzów, jak widzicie. Ja was serio szanuję, ten, ale akurat próbę, serio, bo zapomniałem, nie? Nie mogę dzisiaj wziąć udziału w odcinku, mam próbę akurat. Idź, nie wracaj! Czy Hania by tak powiedziała? Ja potrzebuję coś zjeść. To samo, jestem mega głodna. Dobra, ty jesz jednego naleśnika, ja cztery. Przyniosę talerze. Nie, Hania powinna przynosić talerze. Przynieś talerze. Nie no, Bartek, żartuję sobie, ja mam przynosić talerze? Równo uprawnienie. Halo, Posti? Nowe bity? Posty ma nowe bity. Patryk. Co? Patryk. Fajnie było na trasie, tak w sumie. Zrobilibyśmy nutę. Powoli mamy! Powoli mamy! Ja bym strasznie chciał dzisiaj sobie pojechać na Wake'a i tam poskakać i najlepiej to zbudować jakąś wielką zjeżdżalnię i później jeszcze wystrzelić, bo! O nie wiesz, co ty mi zrobiłeś? Ja tak nie mogę na co dzień. Chodzisz tak bardzo często. Tak mówisz? Tak, super jest, chodź. Wiem, że ściwiłem cię, Bo ja się muszę pożegnać, bo ja lecę na próbę, bo mi wyskoczyła Trzech Króli, bo teraz gramy koncert w Chęcinach, więc ja dzisiaj nie mogę wziąć udziału. Lecimy razem! Tak, na razie. Dobrze. Odrzucić cię. Nie, ja nie jadę z tą autem, ja mam Forda. Ja umiem prowadzić bardzo dobrze. Ale ja nie mogę dzisiaj udziału wziąć w odcinku, wiesz? Bo ja mam samochód hybrydę. A hybryda? Jesteś na mnie strasznie niemiły i ciągle mnie obrażasz. No. Tak. To było jakieś spotkanie? Jezu, ja naprawdę źle się czułem całą noc. Do trzeciej oglądałem Jackassów. A masz może coś do jedzenia, bo ja naprawdę nie mam ani pieniędzy, ani nic, nie mam w lodówce i jestem strasznie głodny. A musiałeś kupować te traki do deski, której nawet nie masz? Tak, ale ostatnio sobie zamówiłem taką maszynę, masz kierownicę i wszystko, odpalasz sobie do Xboxa i normalnie sobie prowadzisz i jedziesz. Ja widziałem, że całą wypłatę na Lego wydałeś, wiesz co? Ucz się, dzieciaku. Skąd macie naleśniki? Dobrze, no jasne, i będę nienajedzony, oczywiście. Ej, a odczytasz w końcu jakąś grupę?
A bo... tu ja jestem na jakiejś grupie? Na 50. Przemek zadzwonił do wszystkich, wszyscy czekają już, chłopaki czekają już na próbie. No. Tak, no, to ja idę po krzyżówki. Lecz. Ja z tej sportu pokażę parę triczków na... To jest do mnie... Możemy zrobić ja, trening mogę na swój ja, mogę ja? Ania, ja naprawdę też, ja naprawdę cię dziękuję. Oliwier! Jezu, jestem taki nieporadny! Oliwier! Świeży, no ja po prostu nie widziałem! Jak stoi? Kania łez! Wygląda z tyłu jak skopa! Faustynka! Czy ty wiesz, gdzie jest kawa GPS? Kania łez! Kawa GPS? Co? Ej, masz jakieś trudniejsze krzyżówki, bo ja znam każdą odpowiedź na każde hasło, serio! A co to jest, patrz? Nie, ty tego nie zrozumiesz! To powoli mam dość! Tylko przez 4 o i się zmieści. Nie, to jest... Zobacz, mamo, oni chcieli zabrać. Kompleksy robią się mamie, się buja duża pupa. Papi, a ty ćwiczysz ostatnio? No. Ej, nie wiem, czy widzieliście, jak Faustyna dzisiaj ładnie wygląda. Przestań to nakręcać. Kogo to jest, czy mogę to wziąć? Dobra, super, biorę to. Faustyna, jesteś za blisko. A, sorry. Od kiedy Faustyna ma takie wielkie dupsko? Jak się buja duża pupa. Nie ma łyżki, jakoś sobie trzeba radzić, co nie? Znaczy, o, trzeba dać dużo, żeby nie wywaliło z kapci. Kurde! Wow! Dobra, jeszcze jedna. Coś mi strzela w samochodzie. Nie wiem nawet kogo zapytać i jeżdżę, po prostu włączam głośniej muzykę, wiesz? Jak chcesz, to mów na mnie bubiś. Czemu? Because I'm bad, bad, bubi. Chłopaki, lecimy w końcu na ten skatepark? W ciągu 2 godziny. Trening, mordzia, trening! Ja jadę do skręci. Julita, co z koncertu Trzech Króli na koncert Trzech Króli? Czy możemy mojego kontentu? Nastanu miałam ja napisałem większość tekstów do płyty Trzech Króli, serio. Nieprawda! Dobra, to jest co nieprawda. Ty się odzywasz, jak ty nie wiesz? Dupie byłaś, gówno widziałaś, dobra. Micho! Swoje wiem! Oliwier, możesz przestać mnie tłumić, stłamszać? Wygraliśmy to samo! Nigdy nie mam takiej sytuacji! Idzie, ja teraz płaczę. Jak będzie 200 tysięcy lajków, to następny odcinek bez koszulki. Świeżo, ale zbudujemy tą największą zjeżdżalnię z ogrodu Jersey, tak żeby jeszcze połączyć ze zjazdem z tego. Tak, ale ciebie tu! Połączyć ze zjazdem z balkonu! Wielki skok nad domem! To jest najlepsze, to jest dobre! Chcę to zrobić! Ej, nie, dobra, nie robimy tego, bo już nagrałem taki odcinek do mnie na daily, niestety, przepraszam. Próbuj tylko... Nie, no ja chcę bardziej zawiesz wszystkie swoje dobre, wszystkie dobre pomysły na swój kanał. Tak, dobrze mówi! Nie, niestety, jakby to już było zrobione... Patryk, a idziemy robić salto na trampolinie? Chodź. Ja nie będę robić salta. Weź to świeżego. Jesteście jacyś starzy wszyscy. Weź. Nikt nie chce ze mną robić szalonych rzeczy. Tak, ja nie. Ja mam dopiero 18 lat, chciałbym porobić jakieś fajne rzeczy. Chodźmy, dobra, poskakamy na trampolinę. Jezu, Oliwier! Jakie gorące, w ogóle nie pomyślałem. Poczekaj, zobaczysz, jak to ci się to leci, to! O nie, szkoda, myślałem, że wrzucę na swój balkon. Gościu, ja ci pokażę salto, czekaj. No. Let's go! Wiecie, jakie jutro auto ten biorę na testy? Ale to mówisz jako kto? Jako ja. Wiecie, jakie auto biorę jutro na testy? Na te się nazywa. Tesla. Model X. Trójeczka. Bo ja będę kupować auto, nie? Ja zastanawiam się nad tym najdroższym, a przed najdroższym. Plamy w zeszycie. Kleksy. Łatwe. Ej, ma ktoś coś do picia, bo ja nie mam w ogóle picia swojego. Przypomnienie o nawadnianiu się, widzowie. Teraz bierzecie łyka wody. Dobra, Patryk, od kiedy ty taki mądry jesteś? Znaczy, tam było, co się mówi, jak się chce coś zrobić, po prostu pisem lecimy tu. Co ty, Kostek, robisz? Nie wiem. O, mi kreski, no takie, żeby były, jak ja sobie zrobiłam. A Oliwier, to co? Śpi. Marte. Znowu. Marte. Ja bym w sumie nie miała nic przeciwko, jakbyście szukali do zespołu królowej. Nie, wlałem mleko z laktozą do kawy. O nie. Ej, what the fuck? Ej! Niezły bądzur, co? Ej, nie, to jest grane, ta kofeina tak mnie dupnęła. Ja nie wiem, jak piję tą kawę. Może teraz wejdziesz na 2 filmy dziennie? Tak, masz rację. Double daily! Słuchaj, w jednego odcinka zrobię 150 tysięcy kroków. Nie, przecież już zrobię 200. Zrobię 500, a później zrobię milion, a później nagram. Nagrasz piosenkę, buduję... zrobiłem drugi milion, bo zrobisz... Tak, tak, nie tylko na mych nogach! Wika przychodzi do domu Jens i robi tak. Tak. I taką robi minę typową, taką...
to nagrywamy. Ja poczekaj, bo ja teraz raz, że robię kroki, a dwa, że nową nutę muszę nagrywać. Wchodzimy na 3 filmy dziennie. Będziemy to robić przez 3 miesiące. A będziesz na Gen Z też nagrywał? Poczekajcie, ważny telefon od Wujasa, muszę stąd iść. Ja chodzę na wóz. Ogólnie to jest zadanie ode mnie. Ale fajnie, bo mi ostatnio zarosły strasznie. I bardzo chcę sobie wydefilować nogi, naprawdę. Ej, szczerze, masz włosy prawie tak jak ja. Patryk, wyjąłbyś mi coś z bagażnika, bo coś potrzebuję. A co tam w ogóle z tym Błońskim? Wszystko git? Spoko, dobra, dupa, niezły, siedzi bam, kreseczka, pyk, bicepsik. Tak? Fajny chłopak. A lubi. Co z tym Bartkiem? Wiesz, on jest taki przystojny. Idziemy do domu. O jest! O ja, o kur... Przepraszam! Pokaż! O Jezus, masz ramę! Czas na uczucia! Nagrywam randki, nagrasz ze mną? Chcesz? Wezmę się na randki. Chodź! Jesteś... Ojej, a faktycznie, bo my te kanały mamy otwarte! Trzeba 4 odcinek na mój kanał nagrać. Ej, nie, 12 mam. Ej, ma ktoś jakieś pomysły na odcinki? Nie wiem, jak się pomogło, ale jestem w tym czasie. My się tylko kumplujemy, serio. My się tylko kumplujemy. Nie no, jestem wolny jak coś. Piszcie DM. Odpiszę za rok. A ja mogę też zobaczyć? Ty lepiej iść podatki zapłacić. Co to są podatki? Jedziesz na skatepark? Wiesz co, ja muszę gęgarkę wyprowadzić dzisiaj. Jak będziesz chciał, to ja pójdę z tobą. Wcale nie pójdę, ale tylko mówię tak, bo jestem przyjaciółką fajną. Niech ktoś ze mną pojedzie, wziąłem już tą hulajnogę, chciałem porobić jakieś fajne rzeczy, ukręcić i tak dalej, ale no, nikt nie ma w ogóle kto ze mną jechać. Co mówiłaś? Wika, znowu nie słuchasz! Przepraszam, no ja mam problem jakiś. Wika, jakie masz plany? Weekend? Co tam u gęgarka? Planujemy tą serię fajną też. Wika! Co? Serię robimy? A, to co, ten, co wymyśliliśmy rok temu i jeszcze nie zaczęłyśmy robić, bo ja nie mam czasu. Ej, powiesz salto? Pogasam. Słuchaj, mam ploteczki. Boże, dziewczyny, wy nagrywacie w takim syfie. Wieszcie, dobra, tam. Boże, byś się czepiał wszystkiego, jakby czystość na odcinkach miała jakiekolwiek znaczenie. No ma! Co nie, ogólnie mi się okres spóźnia. Podejrzewałem, że jestem w ciąży i będzie ojcem świeży. No i tak w sumie się zastanawiam. Co? Ja nie wiem, takie głupotki kanał. To się nagrywa. Nie, usuń to, usuń, bo grubo wyszłam. Nie, grubo wyszłam. Trochę żółto wyszłam. Za mało, jeszcze. Lej na czoło. Ej, to pewnie kosztuje jakieś, kurde. Czekaj, coś ci spadło. Właśnie. Idź po ręce. Ta gąbka nie działa. Ej, what the fuck. Ja go nie dotykałem. Jezus, wszyscy się czepiają mnie ostatnio. Ja wiem, że ostatnio jestem troszkę nieogarnięta, mam gorszy czas, ale bez przesady, tak? A najbardziej to nienawidzę, jak mówicie, że jestem syfiarą. Ja nie jestem syfiarą, ja dbam o czystość. Nie, totalnie jestem syfiarą. Wika, czy ja sobie zgrubłam? To ja zgrubłam, poważ na mój podbródek. Nie, za zgrubłam, faktycznie. A ja się czuję bardzo dobrze, bo mam piękną figurę. Serio, tak mnie brzuch boli. Jakby nie mam energii, tak jakbym, nie wiem, źle się odżywiała. Idziemy na fast foodzika jakiegoś? Możemy iść, tylko żeby świeży nie słyszał. Jemy się? O ty! Się? Ej, Wika, nie. Mam cię oddać? Jemy się? Mam cię oddać? Jemy się? Mam cię oddać? Mam cię oddać? Poddaj się! Wygrywam przecież! Poddaj się! Przecież wygrywam! No nie wygrywasz, przecież widzisz, że jestem na tobie. Poddaj się? Tak. Ej, to nie Bernati! Mamo! Gotowa teraz, żeby się witać z osobami, które mają czarne koszulki. Idziemy. Cześć, jestem Wiczka. O kurczę! O nie! O nie! Boże, jestem taka szalona! Cześć, cześć! O nie, pobrudziłam cię troszkę. Przepraszam. Przeciepanek przecież! Jesus Christ! Tutaj jest 888, nie mam pojęcia co to znaczy. To jest coś z chronologii liczebności. To było coś z... Że jesteś super! Że jesteś uśmiechnięty! Tak! I że trzeba być pewną siebie. Świeży,
A podwiózłbyś mnie po drodze? Na drugi koniec Krakowa, w ogóle nie po drodze, ale to ci powiem dopiero, jak już będziemy jechać. Na drugi koniec Krakowa. Muszę nagrać na story. Cześć kochani, nagrywamy dzisiaj odcinek. Czekaj, bo nie jestem pewna, czy ładnie wyglądam. Ej, a mogę gryzka? Dobra, znalazłam na dzisiaj na pewno. Ej, zjadłam błyszczyk. Tak, żeby, wiecie, nie zgłodnieć, bo ja teraz mam Olinię. Po zerwaniu z Patrykiem zacząłem chodzić na siłownię. Idę raz na siłownię z trenerem i mam dietę błyszczykowo-makową. I wróżka mi też powiedziała, że będę w tym miesiącu strasznie taka rozgrzana. A idziesz na koncert Trzech Króli? Oczywiście, że tak! Ty i Faustyna, jedziecie po peruki? Wika, słuchaj! Oj, przepraszam, no bo mam współpracę do nagrania, no. Stop nagrywki, stop nagrywki! Muszę do akceptu obejrzeć współpracę na YouTube'a. Jedziemy teraz, spóźnimy się. A mogę jechać za wami hulajnogą i wy mnie przyczepicie do auta i ja będę na sznurku? Faustyna, gdzie jesteś? She knows. Nie, nie nagrywaj tego, serio, bo potem będą shipy znowu, że ten, że Faust i ja, że Fartek. Dobra, nie, dobra. Ja nie lubię tych shipów nakręcać, dobra, serio. No, dobra, ja nie lubię tych shipów nakręcać. Faustyna! Faustyna, dla mnie to jest akurat już trochę przesada, serio, dla mnie to jest przesada, że te shipy, ciebie edity i wszystko mnie tu już męczy, serio, serio mówię, serio. Dzień dobry, siemaneczko, w dzisiejszym odcinku robimy dwa odcinki. Pierwszym odcinkiem jest randka z Julitą, a drugim odcinkiem, który nagrałem w trakcie tego odcinka, jest milion tysięcy kroków. Posty roll, to jest mój kurczę przyjaciel świetny. W tym momencie wybiło nam po podliczeniu 50 tysięcy kroków. Ja idę w klapkach i daję radę, ale... A potrzymaj mi nogi, Julita. Nie każdy ma taki próg bólu jak ja. Chcesz żel energetyzujący? Tak. Nie mam. Ty jedź, a ja będę szedł, dobra? Widzimy się w Częstochowie. Ale całkiem przyjemnie się jeździ, mordzia! Tam przystojnia, księdz. Przepraszam, ma pan piękne buciki. Mam bardzo podobne. Mam takie czarne. A to nieważne. Odsuno. Myślisz, że go perfumy? Tak, no, znaczy chyba. Mogę się psiknąć, bo chcę dla Faustyny ładnie to. Kochana, Bartek Kubicki się tylko psika z perfumami z Givenchy za 8 tysięcy złotych. A, dobra, to jest dla mnie za tanie. Tak, Friza kupisz za tam 10 koła po tanieości, za pół darmo. No, za pół darmo, za 20 tysięcy, no. Ale nie, ja nie mam drogich rzeczy generalnie, bo ja się na Helu wychowałem, to wiesz. Bo te czapki, ja już mówiłem o nich, no to ja je produkowałem, nie? To wiecie. To nie chodzi o to, że to jest jakaś wiadomość dla moich starszych fanek, jak coś. Tylko ten. Tylko po prostu podoba mi się ten napis, bo to jest jakby zajawka. Po prostu ten. Ale o co chodzi? Zdej mi tą koszulkę. No weź. Jem, ja na diecie jestem. Ej, tylko nie pokazuj świeżemu, że jesz bułkę, bo powiesz, że znowu nie jesteś na keto. No to już ostatni, mówię ci, w tym roku od stycznia jestem na tym keto. Jezuń, jaki piękny piesiu. Przepiękny. Gratulacje, pięknego pieska. Chciała mieć zawsze takiego, bo on mądry jest piesek i wtedy nie trzeba go w ogóle jakby tresować. Gengar jest trochę niegrzeczny, ale nikomu nie mówcie, bo trzeba go tresować. Chciałabym, żeby był mądrzejszy. Wtedy mógłby podejmować decyzje mądre zamiast mnie. Ja mam kurtkę F1. I w ogóle ci kierowcy to są tacy. O! Bartek, czy ty możesz jeździć Ej. Formułą? Shut up, bitch. Co to jest? Kombucha. To zdrowe jest? No. Wika, ja muszę... Zdrowego ja nie piję! Matko, masz żele jakieś przy sobie, cokolwiek? Mam, nie mam coś nic. Coś energetyzującego. Czekaj. Muszę, patrz, jak on idzie zmęczony. Patryk! Żel! Jak na co dzień się tak maluje, tak dzisiaj jakoś tak wyjątkowo nie chcę się pokazywać w sklepie. Dzień dobry, słuchajcie, jesteśmy właśnie pod sklepem spożywczym, ponieważ pierwsza aktywność. Idziemy na zakupy. Idziemy na zakupy. Słuchajcie, wchodzimy w tym momencie po żele energetyczne, po jakieś rzeczy. Muszę szybko kupić, bo Patryk już nie daje rady. Dobrze się czujesz? Patryk i Julita wchodzą teraz do Biedronki. Pierwsza konkurencja, każdy kupuje coś sobie na piknik. Czas, dobra. Start! Patryk i Julita chodzą teraz po sklepie spożywczym, szukając dla siebie rzeczy. Patryk zastanawia się teraz, jakie Julita lubi chipsy. Julita zastanawia się, jakie chipsy lubi Patryk. Julita idzie po sklepie. Ostatnio, jako że spędzasz dużo czasu z Trzema Królami... Trochę spędzam, nie że dużo. To mam dla ciebie kurki, trochę kurki. Patryk wręczył Julicie kurki. Julita i Patryk nie wiedzą, co więcej mają robić w sklepie spożywczym, więc już po prostu sobie idą. Idziemy z moją Lubą na wosk. Czyli mogę tylko wisieć, tak? Tania? Można jeszcze półkę, jak chcecie. No
to ty musisz chcieć. No to ja mogę pupkę. Nie chciałam powiedzieć, że Miku jest w ogóle królem, bo nie miał brać udziału w tym odcinku. Po prostu Fausty się rozchorowała, a chcieliśmy mieć 8 osób na tym odcinku. A Patryk i Wika nie lubią tego typu kontentu. I Miku po prostu dzisiaj rano usłyszał, że potrzebujemy go. Wow! Ale to było fajnie, super! Dawaj jeszcze raz, bo to... Gang golenia dupy został powiększony, gratulacje. Tak jest. Pozwól, że nie będę ci przywijać ręki, trzymasz sobie coś na nie, no. Poczekaj, gdzie tam Hiszpan ciemny? Ty lubisz taki... Ej, ula! No już, nie połopu! Afonsyna, tylko zamów coś keto. Ostatni raz, nie wezmę. Pika! Dobra, zjedliśmy. A czekaj, złym profilem jestem. Brwi masz zrobione? No właśnie się wybieram. Właśnie się wybieramy już. No mówiła pani. Także lecimy robić brewki, let's go. Ja dzisiaj na laminację brwi z koleżanką. Po prostu, kiereczki. Faustyna, jesteś keto. Dobra, to już ostatni, no teraz serio mówię. Boże, ja jestem taka gruba ostatnio. Głupoty gadasz, lala. Body positive, zapomniałam. Let's go. Interesuje się pani może tymi liczbami albo horoskopami? Tak, tak. Tak? Tak. Jaki pani ma znak zodiaku? Waga. 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 No od razu widać, że waga. No. A pani obstawia, jaki ja mam znak zodiaku? Jeżeli by dobrze mówiła po polsku, to mogę tłumaczyć. A, nie, no dobra. Tak. Nie problemu. Pewnie pani pomyślała, że skorpion, dlatego nie chcę pani powiedzieć. A kamienie pani ma jakieś w domu? Nie mam jeszcze. Nie ma. Ale myślałam o tym. Ja to od niedawna od Kani się zaraziłam. Każdy kamień, nie wiem czy pani wie, ale każdy kamień jest na coś innego. Na przykład są kamienie na szczęście, są kamienie na seksualność. No, na... jaki kamień trzeba mieć na seksualność? Keramzyt tygrysi. Nie mam pojęcia. No trochę mi się zarosło, no. No nie mam czasu, no na kanał nagrywam filmy. Wie pani jak to jest. Psa wychowuję sama. Tak trzeba siedzieć? Dobrze, ja lubię siedzieć, to posiedzę. Wika zawsze jak siedzi, to siedzi tak. Tak siedzi. Co mało powie. Ej, ja nie wiem czemu podjęłam decyzję pojechania na skatepark, bo naprawdę jak oni mnie zobaczą. Let's go! Gość świeży, gość świeży! Patrz, skok! Dobra, nic nie zostało poza godnością, więc możemy już wracać. Siemaneczko, kochani! Ja w tym momencie jestem już na swoim liczniku około 750 tysięcy kroków. Do miliona nam zostało jeszcze 1/4, więc jeśli chcecie, żebym dobił, to łapkujcie w górę. A teraz robię daily, które będzie trwało przez 5 lat. A teraz wracamy do filmu. O, wróciliśmy do filmu. Patryk i Julita zastanawiają się nad miejscem na piknik. Zastanawiam się, czy nie zrobić go tu. Zróbmy go tu. Wszystko w porządku? Potrzymaj mi nogi. Potrzebujesz okładu i żelu energetycznego. To jest żel energetyczny? Tak, może być z rokietnikiem. Może być z rokietnikiem. Słuchaj, zamknij oczy, Julitka. Mam dla ciebie niespodziankę. Pierwszą z niespodzianek dla Julitki okazały się być kwiaty. Drugą niespodzianką okazało się być pismo wróżka. Dobra, lew. Pod pozorem pewności siebie skrywa lęki, kompleksy. Szczególnie ta natofobia, o której nagrał co najmniej 4 piosenki. Powoli mam dość! Julita stwierdziła, że najlepszym prezentem dla Patryka będzie dostarczenie mu kontentu. Mam dla ciebie sok z buraka do przetestowania. Lecimy tu. Murzia, próbuj. Dobry. Dobry. Zrobisz mocniejszą reakcję? Oczywiście, że tak. Ale to jest niedobre, to jest gorszy niż siusz strumień, spróbuj. Ale ci nie smakuje, już to widzę po twoich reakcjach. Ale mocno reagujesz na to, że ci nie smakuje. Jest sprawa, Sylwek. No co chcesz? I teraz dajcie tak, stop klatkę. Sylwek, mimo że ma dziecko, to krzyczy. Nie krzycz na mnie, Sylwek! Hej Sylwek, a zrób teraz przybitkę z jedzenia. A w tym momencie robimy, Julitka, miniaturkę. Już mam 800 tysięcy kroków i po prostu bardzo boli, już nie chcę. Już nie chcę chodzić więcej, ale będę, bo jak wygram to freeze, mi da coś fajnego. Patryk, bo Bolt już czeka, musisz skanać szybko. Widzimy się za 4 godziny.
Hejka dziewczynki, co tam u was? Cześć Hania! Cześć! Cześć! Chcesz dotknąć mojej nóżki? Pokaż! Ulala, jaka goła nóżka! A nie było to dziwne w ogóle? Jak ci gorące lata. Ej, w ogóle patrz, ja mam tak właśnie rozsuniętego rowka. Proszę, ja tak odsuniętego rowka. I normalnie pan mi tym woskiem leci, nie mając zasłoniętych zasłon. I normalnie jest jakaś babka przychodzi, która idzie z nagrywania i patrzy mi tak, tak. Zgadnij, jaki pani ma znak zodiaku. Pani ma znak zodiaku ryby. Nie, waga. A, no tak, już wiedziałam. Wiedziałaś to, nie? Tak na drugim miejscu. Tak, no, jest, ja tak samo. Ej, ładnie ci, baby. To musimy myślisz, zrobić. Że co, że ja to robię tylko dla tych Hiszpanów z tej Malty. Patrykowi zostało dosłownie parę kroków do miliona. Dasz radę. Nie dam rady. Ej, Patryk. Bo kierowca Bolta się pyta, ile, jaką ocenę mu wystawić. Daj mu dwójkę, bo jechał za wolno. Jest! Jest! To miliony kroków! Jestem z ciebie dumna. Słuchajcie, teraz jesteśmy pod mieszkankiem Bartka Kubickiego. Zrobimy u niego piosenkę remix. Powoli mam dość! Chodźmy. Powoli mam dość, ale ciągle czuję szczęście. Nie wiem, gdzie pójdę, ale wiem, gdzie jestem. Wracasz sobie z pracy i za rogiem widzisz to. Kochani, chciałabym, żebyście zobaczyli, jak pięknie ostrzygłem swoją dziewczynę. Wow! Ej. How sexy! Ej. Świeży, ty może fryzjerem zostaniesz. Wszystko z Erasmusa, wszystkiego się nauczyłam. Widzicie, jak kręcę nożyczkami o palec? Też tam się tego nauczyłam. Dobra, Hania, pamiętasz, jak się prowadzi auto? Masz nawet, masz lusterka takie pomocnicze. Gdzie mam hamulec? Tam po lewej. Po lewej. Po lewej? Która to lewa? Kurczę, gdzieś ten sklep tu jest. Tylko jestem zła w kierunku. Baby! O! Nie! Nie, ale kamień! Ale kamień, mam ochotę go polizać. Czujesz nie, ja nie czuję, bo ty czujesz, bo to jest jeden kolor. Czaisz to? To ma twój kolor włosów. A, to tak działa? Nie wiedziałam nawet, bo w ogóle nic nie wiem o kamieniach, ale wiem, że działają. Ja czuję energię z tą ścianą. Tutaj jest kamień żabiousty i to wpływa na to, że wyglądasz mniej jak żaba. Ej, patrz, wydaje mi się, że ten kamień nie dość jest magiczny, to ma też inne funkcje. Dobra, które ci się podoba? Wszystkie. Jaki ty masz znak zodiaku? Skorpion? Nie, ja mam lew. No a widać przecież, no od razu, wiedziałam. Ja jestem wodnik. A, sas, śmieję się. Widać się, przecież, wiesz, rzadko kiedy włosy myję. No. Poza tym mega ci stopy śmierdzą, to wiesz, wodniki tak mega mają. Ametyst. Wzmacnia intuicję, ochrania koi i rozluźnia w pomocny w medytacji. Uuu, jak koi. Takie ci tacie, wybrałam sama. Dziękuję. Od razu jestem wyzwolona tymi kamieniami, serio. To jest pięknie. Nawet moje kamienie, które zbieram w nerkach, też jakąś więcej energii dają mi, wiesz? Boże, czy ja kupiłam bilety na parking? A, dobra, mam diamentowy. Nagraliśmy z Julitką nową piosenkę. Powoli mam dość, nigdy więcej kolejnych a nie chcę. Nowy disk, jeden na popękę serca. Myślę, że teraz czuję szczęście. Powoli mam dość i do tego nie mam słuchę. Nie dostanę nic, jeśli na to nie zasłużę. O, jaki remix! Czy jest Patrykiem się tu bawimy? Szczęście chcę czuć. Tak. To jest najśmieszniejsze, że to naprawdę nieironicznie jest najlepsza zwrota Julitki z piosenki. Yeah. Ej nie, kurczę, zapomniałem, że była laktoza w tym kotlecie.